Marcin Łazarz po wygranym pojedynku w walce wieczoru na runda 6. Gratuluję świetnego pojedynku. W zasadzie to jest taka walka, wydaje mi się, że ona spokojnie mogłaby być na galach większego kalibru, nie umniejszając rundzie, która jest świetnym lokalnym show. Także bardzo dziękuję za te emocje i za tą walkę. Powiedz, czy były jakieś momenty, bo Wojciech to jednak jest mocna szkoła walki, czy były takie momenty, które sprawiały tobie? Wiedziałem, że ma prawego overhanda. Ale wiedziałem, że będę szybszy od niego i mam dłuższy zasięg rąk, wykorzystałem to. Wiedziałem, że jak go rozbiję, będzie chciał iść do parteru, bo to jest, wywodzi się, tak. No nie oszukujmy się, z graplerskiej drużyny, tak? Mhm. Berserkersi to przede wszystkim graplerzy, także wiedziałem, że jak będzie miał kryzys, to będzie dążył do tego parteru, ale ja mam dobre zapasy, tak uważam, że mam w miarę dobre zapasy. Podczas swojej kariery nie za dużo ludzi mnie sprowadziło do parteru, także wiedziałem, że będzie plan B, będzie plan C, jakby nie poszło, to będzie na moim, nie? Jasne, fakt, że walczysz po raz drugi na rundzie w Białogardzie, to bardziej, to z czego to wynika tak naprawdę, bo walczysz... z miłości, nie, tak? Tylko typowo, z miłości do mojego... Bo twoja kariera jest po prostu za granicą. Do mojego miasteczka, tak. Mam tu bardzo dużo przyjaciół, którzy nie mogą mi dopingować. Jak walczę za granicą, tak? Nie wszyscy mogą pojechać i oglądać te walki. Ja miałem tych walk w kilku różnych miejscach naprawdę. Ostatnio nawet w Czeczenii byłem, tak? Tak. No trochę daleko też, ale no co, jest okazja walczyć. Prezes tutaj Bosiru zapewnił eleganckie warunki. Żal było nie skorzystać z tego, tak? Czy kiedy widziałeś już, że twarz Wojciecha tak naprawdę już nabiera kolorów, to byłeś przekonany, że ten pojedynek nie, będzie już na spokój, nie, spokój, wiesz. Właśnie bardzo dużo luzu miałeś, jak wchodziłeś, tak, to tak zawsze jest, bo ja nie widziałem, przepraszam. Tak może wyglądało, tam w środku było wiesz, był kocioł, nie? Ale no, wydaje mi się, że realizujesz swój plan taktyczny z jakąś dyscypliną swojego temperamentu, tak? Jeżeli jesteś za bardzo podgrzany, to gdzieś to ucieka, tak? A wiesz, no starałem się tak to mieć tak zbalansowane, żeby ten plan, żeby ta głowa jednak była chłodna i swój plan realizowałem, tak? Krok po kroczku i tak jak mówisz, widziałem te kolory tęczy na jego twarzy, ale nie rozpraszało mnie to. Pewnie. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek w karierze poza dwoma pojedynkami przed tym miałeś tak, że miałeś dwie przegrane z rzędu, więc teraz, powiedz, jak bardzo nie, byłeś... Wróciłem, hello! Wróciłem, jestem tu. Potrzebowałeś tak? tego. Smakuje lepiej. No oczywiście, wiesz, to nie jest tak, że nie każdą walkę można wygrać, tak? Ja zawsze staram się brać dobre walki i się rozwijać przede wszystkim, to jest mój cel, tak? Brać jak najmocniejsze walki i iść do przodu. No a wiadomo, no porażka więcej uczy niż wygrana. I na koniec byli z tobą trenerzy najwyraźniej, tak? Z tak, Londynu. Nowy sztab trenerski z Wolf SD, którym bardzo dziękuję. Poprawili moją stójkę bardzo. Zacząłem troszeczkę, może teraz tak nie było widać, bo widziałem, że on chce obalić. Także, ale już te tipy chodziły troszeczkę więcej. Już celowałem tipa w kolano, tipa na przeponę, tak? Chodziły nogi, było widać tą pracę, którą przerobiłem z nimi. Było elegancko. Reszta po staremu, sparingi u Rogera Gracie w Londynie. Sambo z Sylwią Wulcem, tak, z Rumunii, bardzo mocna szkoła sambo też. No i było widać tą obronę przed obaleniami, tak, było widać nisko, szeroko na nogach, tak, mocno, wysoko wynosiłem go. Wszystko dobrze, mam nadzieję tylko, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że tam chłopaki w garniturach się obudzą, tak, i zareagują na mój kolejny sygnał, który wysyłam, tak. To nie chodzi o jakieś złośliwości, ani o nic, po prostu czuję, że jestem gotowy na mocniejszych berserkerów, tak, i nie tylko. I mam nadzieję, że... Tych panów, chłopaków w garniturach, tak? Okay. Mam nadzieję, że się dogadamy po prostu, tak? Bez spiny, tak? I że w końcu będę mógł pokazać, na co mnie stać. I czyli tyle. Celujesz w kraj, rozumiem? Tak, oczywiście. Jestem Polakiem, super. Kocham swój kraj. Chciałbym tutaj zakończyć swoją karierę. Nie kończę kariery jeszcze, mam jeszcze kilka sezonów, tak? Ale chciałbym się w to wkręcić i chciałbym się pokazać... W Polsce, tak? Przede wszystkim też, tak? Okej, okay. Przypomniałeś mi jedną rzecz, bardzo nietypowe, nie wiem, czy ty robisz to często, ale takie sygnały w siebie wydajesz, jakby za każdym razem punktując swoje takie prowokacje, żeby, nie wiem, czy to kwestia deprymacji, żeby zdeprymować rywala, czy pokazać sędziom, że punktujesz? Wszystko, tak, też. Motywuję się, oddycham przede wszystkim. Głęboki wydech jest, wdech i wydech wtedy, tak? Jest przepona chodzi, tak? Dokoncentruję to przeciwnika. Pozwala mi to też się nakręcić dobrze. Tyle. Super, jeszcze raz gratuluję i dziękuję za emocje. Wszystkiego dobrego.